że nie posłuchałem. No, klub różowy. Jakie wrażenia? Super, ale szkoda, że porażka. Czy ja wiem, czy porażka? Ja myślę, że to była dobra rozgrywka z naszej strony, aczkolwiek przegraliśmy pytania refleksem przy beczce, znaliśmy odpowiedzi, ale... Nie mieliśmy szansy odpowiadać tak naprawdę na pytania, ewentualnie je przejąć. No a to już to ostatnie pytanie zostało oddane, więc nie mieliśmy szansy. Z drugiej strony, także, no ale... Także refleksowo musimy popracować troszeczkę nad tym elementem. Niedosyt jest, ale może jeszcze kiedyś tak, się uda. U żużlowców najważniejszy jest refleks, musimy którego popracować. Którego nam zabrakło? Dla mnie osobiście o kwiaty. O kwiaty. Tak. Kwiaty w piosence. Kwiaty w piosence. Ładne i wdzięczne, bardzo... ale ciężko znaleźć tak w głowie, odtworzyć wszystkie tytuły. I szczególnie, tam... gdy się tutaj stoi. Tak, kwiatów nie znaleźliśmy. Przed jakoś, telewizorem tak. Wszystko jest zdecydowanie łatwiejsze, więc... Tak. Potem, jak już się dowiedzieliśmy o Stokrotce, to już było łatwe. Nigdy w życiu nie nazwał uczestnika debilem. Ale gwiazdami YouTube'a nie zostaniemy, to najważniejsze. Cel osiągnięty to najważniejsze. Tak jest. Każda reklama jest dobra. Tak, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo fajnie się bawiliśmy. Myślę, że wrócimy mimo tego lekkiego niedosytu z uśmiechami na twarzach, bo no, to było coś fajnie takiego było innego niż oglądanie. A te wspomnienia zostaną z nami na całe życie. Na i każdemu polecamy tą przygodę. Powiedzcie jeszcze, skąd pomysł na panowie? Spontan. Spontan, totalny. Siedzieliśmy w biurze, ktoś rzucił pomysł i wydawał nam się i taki abstrakcyjny, to. Że aż to zrobiliśmy. Zrobiliśmy od ręki zdjęcie wspólne, także to było... Zdjęcie ładnie wyszło i nas wzięliście i fajnie. Dziękujemy za zaproszenie. No. Chcecie kogoś pozdrowić? To pozdrawiamy. Proszę. Pozdrawiamy. Po kolei. Pozdrawiamy przede wszystkim nasz klub, naszych współpracowników, zawodników. Liczymy na bardzo dobry sezon, a także oczywiście personalnie, osobiście pozdrawiamy nasze rodziny, znajomych, przyjaciół i wszystkich, którzy nam kibicowali. Tak, i pana Kamila, który był w Familiadzie kilka lat temu i trochę nam opowiadał, trochę nas przygotowywał, także Kamil, wstydu nie było. Możesz być z nas dumny. Tak jest. Ja pozdrawiam również moją rodzinę, mojego narzeczonego oraz mojego chrześniaka Jasia, który pewnie się nie może doczekać, jak to obejrzy. Ja też pozdrawiam swojego narzeczonego, rodzinę, znajomych. Ja również tradycyjnie, tak jak tutaj wszyscy, pozdrowię rodzinę, pozdrowię moją dziewczynę Ewelinę. Dziękuję wam wszystkim za trzymanie kciuków, wiarę i słowa wsparcia. I mam nadzieję, że może kiedyś tutaj wspólnie weźmiemy udział. Jakimś tutaj odcinku. Ja nie mam narzeczonej, to pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.